Dzień dobry. Słuchacie piątego, czyli ostatniego podcastu z serii o latach 70. W tym podcaście będę omawiała sprawę Judy Buenoano. Jest to oczywiście sprawa z lat 70. i jest to historia kobiety, którą można nazwać prawdziwą czarną wdową. Jeśli jesteście zainteresowani, to oczywiście zapraszam do słuchania. Judy Aswelty, bo właśnie takie imię nadano bohaterce tego podcastu przy porodzie, urodziła się 4 kwietnia 1943 roku w mieście Kuana w Teksasie. Jej ojciec nie jest wymieniany z imienia, ale wiadomo, że pracował jako rolnik albo robotnik. Źródła różnie podają, natomiast jej matka miała na imię Judias, stąd właśnie imię Judy. Uważała się ona za członkinię plemienia Apache, chociaż tak naprawdę nie miała silnych więzów z tymi ludźmi. W 1945 roku, kiedy Judy miała 2 lata, jej matka zmarła na gruźlicę, a rodzina, można powiedzieć, rozpadła się. Jej ojciec nie był w stanie zająć się 4 dziećmi, dlatego Judy oraz jej młodszy brat, który nazywał się Robert, zamieszkali ze swoimi dziadkami, natomiast pozostała 2 dzieci została wysłana do adopcji. Kiedy Judy była nieco starsza, jej ojciec przeprowadził się do miasta Roswell, które znajduje się w Nowym Meksyku. Znalazł tam nową pracę i zaczął więcej zarabiać, w związku z czym był w stanie znów zajmować się swoimi dziećmi. Mężczyzna ponownie ożenił się, ale jego nowa żona nie starała się być matką dla Judy, a wręcz przeciwnie. Kobieta oraz ojciec dziewczyny znęcali się nad nią. Były takie sytuacje, kiedy Judy przychodziła pobita do szkoły, była też poniżana i wielokrotnie odmawiano jej jedzenia, a także rodzice gasili na niej papierosy. Przez kilka lat dziewczyna znosiła to, jak ją traktowano, robiła wszystko, co chcieli jej rodzice, ale w wieku 14 lat coś w niej pękło, ponieważ oparzyła tłuszczem swoich braci, a na swoich rodziców rzuciła się z pięściami. Kiedy zaczęła ona rzucać wszystkim, co wpadło jej w ręce, rodzice postanowili wezwać policję. Judy została zabrana do aresztu i tam spędziła ponad 60 dni. Po 2 miesiącach odbył się proces. Sędzia zapytał Judy, czy chciałaby wrócić do domu, na co ona bez wahania odpowiedziała, że nie chce wracać do domu i nie chce żyć w takich warunkach, jakie zapewniał jej ojciec. Dlatego wybrała szkołę poprawczą. Spędziła tam 2 lata, nie chciała utrzymywać kontaktu z rodziną, nienawidziła swojego ojca, nowej macochy, ale także i swoich braci. Jeśli chodzi o tę sprawę, to w wielu źródłach cytowane są słowa Judy, które wypowiedziała w jednym z wywiadów. Została zapytana o jednego ze swoich braci, o stosunek do niego, na co odpowiedziała: nie plułabym mu do gardła, gdyby paliły mu się wnętrzności. Myślę, że te słowa mówią same za siebie, dlatego wróćmy do właściwej historii. W 1959 roku, czyli w wieku 16 lat, Judy skończyła szkołę średnią, wtedy postanowiła przeprowadzić się i już w 1960 roku przeprowadziła się do Roswell, czyli do tego miasta, w którym mieszkała razem ze swoim ojcem. Używała wtedy innego imienia, prawdopodobnie dlatego, że nie chciała, aby ktokolwiek z rodziny się z nią kontaktował. Była wtedy znana pod imieniem i nazwiskiem Anna Schulz. Przez kilka miesięcy pracowała jako pomoc pielęgniarska, ale szybko okazało się, że musiała wziąć urlop ze względu na to, że w wieku 17 lat zaszła w ciążę. Syn kobiety urodził się 30 marca 1961 roku i został nazwany Michael Schulz. Istniało wiele plotek dotyczących ojca Michaela. Nie wiadomo, kim on był, ponieważ Judy nie chciała powiedzieć i unikała tego tematu. Natomiast ludzie mówili o tym, że był to pilot z pobliskiej bazy lotniczej. Pod koniec stycznia 1962 roku Judy wyszła za mąż za pilota, który nazywał się James Goodyear. Ale nie był to ten pilot, który był rzekomym ojcem Michaela. 4 lata później, w 1966 roku, urodził się pierwszy syn pary, który został nazwany James Jr. Jeszcze w tym samym roku, na znak oddania i miłości, James Goodyear postanowił adoptować pierwszego syna Judy, czyli Michaela.
W 1967 roku małżeństwo wraz z dziećmi przeniosło się do miasta Orlando na Florydzie. W tym samym roku urodziła się córka pary, która została nazwana Kimberly. W 1968 roku Judy otworzyła w Orlando Centrum Opieki nad Dziećmi, a jako współwłaściciela wskazała swojego męża, który wtedy przygotowywał się do podróży służbowej do Wietnamu, gdzie miał spędzić kilka miesięcy. Po powrocie z podróży James chciał pomóc swojej żonie w prowadzeniu centrum, ale szybko zaczął się źle czuć. Zaczął go między innymi boleć brzuch, czuł się słabo. Po kilku dniach objawy zaczęły się nasilać, dlatego mężczyzna został przyjęty do szpitala wojskowego, jednak lekarze nie byli w stanie stwierdzić, co mu jest. James zmarł 15 września 1971 roku. 5 dni później Judy spieniężyła polisę ubezpieczeniową, która wtedy wynosiła około kilkanaście tysięcy dolarów i na tamte czasy, czyli na lata 70., było to dosyć sporo. Pod koniec tego roku wydarzył się nieszczęśliwy wypadek, a tak przynajmniej twierdziła Judy, ponieważ dom, który znajdował się w Orlando, został przez kogoś podpalony. Rodzina otrzymała ponad 90 tysięcy dolarów z polisy ubezpieczeniowej, jednak Judy nie zależało na tym, aby remontować dom i postanowiła przenieść się do miasta Pensacola, które znajduje się na Florydzie już w 1972 roku. Poznała mężczyznę, który nazywał się Bobby Joe Morris i szybko postanowiła się wprowadzić do niego razem z dziećmi. Judy, jakby to powiedzieć, nie zależało na tym, aby wychowywać swoje dzieci, stały się one dla niej ciężarem, a w szczególności jej najstarszy syn, czyli Michael. Sprawiał pewne problemy wychowawcze, dlatego już w 1974 roku Judy zażądała oceny psychiatrycznej. Informacje dotyczące stanu zdrowia Michaela i jego ewentualnego leczenia nie są udostępnione, ale wiadomo, że chłopak w 1974 roku został skierowany do opieki zastępczej, gdzie przebywał do roku 1977, kiedy to Bobby Joe, czyli partner Judy, zaproponował jej, aby przeprowadzili się razem z jej dziećmi do miasta Trinidad w Colorado. Kilka dni przed przeprowadzką w domu Bobiego wybuchł pożar. Ubezpieczenie zostało odebrane kilka dni później, a tuż przed przeprowadzką do Trinidadu Judy odebrała Michaela z opieki zastępczej. Na marginesie dodam, że kiedy kobieta mieszkała w Trinidadzie, była znana pod pseudonimem Judith Morris. Na początku stycznia 1978 roku Bobby Joe zaczął bardzo źle się czuć, zaczął wymiotować i było mu słabo. Jego stan był na tyle poważny, że mężczyzna trafił do szpitala, jednak lekarze przez kolejne tygodnie nie potrafili dojść do tego, co mu jest i już 21 stycznia został wypisany do domu. Jego stan uległ pogorszeniu, dlatego znów został przewieziony do szpitala i tam zmarł kilka dni później, 28 stycznia. Lekarze nie potrafili określić jego choroby, a w akcie zgonu wpisano przyczynę śmierci jako zatrzymanie krążenia. W lutym Judy otrzymała pieniądze z polisy ubezpieczeniowej jej zmarłego partnera. Powiedziała rodzinie Bobiego, że zdarzyła się ogromna tragedia, jednak rodzina nie wierzyła w jej wersję, ponieważ rodzice oraz rodzeństwo Bobiego uważali, że to kobieta była winna jego śmierci. Mieli oni mieć obawy co do Judy, kiedy usłyszeli o pewnej sytuacji, jaka miała miejsce w 1974 roku. W 1974 roku Judy oraz Bobby pojechali do rodzinnej miejscowości Bobiego, czyli do miasta Broughton w Alabamie. Przez to, że rodzina Bobiego mieszkała w dość małym domu, to para była zmuszona zatrzymać się w motelu. Kilka dni po ich przyjeździe w motelu znaleziono martwego mężczyznę ze śladami po postrzale oraz z ranami kłutymi. Policja nie powiązała śmierci tego mężczyzny z Bobim oraz Judy, jednak rodzina mężczyzny miała kilka dni później słyszeć rozmowę pary, kiedy to Judy stwierdziła, że mężczyzna nie powinien był tu przychodzić, jak powiedziała, ponieważ wiedział, że jeśli tam przyjdzie, to umrze.
Dodatkowo Bobby, kiedy był już w stanie agonalnym w szpitalu, kiedy umierał w 78 roku, miał powiedzieć do Judy, że nie powinni byli robić tak strasznej rzeczy. Na początku maja 78 roku Judy zmieniła nazwisko swoje oraz swoich dzieci na Buonanno. Było to nawiązanie do jej pierwszego męża, który miał na nazwisko Goodyear, a Buonanno to właśnie hiszpański odpowiednik nazwiska Goodyear. W czerwcu rodzina wróciła do Pensacoli, a Judy i jej dzieci zamieszkali w domu na przedmieściach. W 79 roku Michael postanowił rzucić szkołę. Był wtedy na drugim roku w koledżu i miał 18 lat. Postanowił wstąpić do wojska, po podstawowym przeszkoleniu został skierowany do Georgii, jednak zanim tam pojechał, odwiedził swoją matkę oraz rodzeństwo. Spędził z nimi kilka dni i już na początku listopada 79 roku pojechał do Georgii, jednak kiedy tam dotarł, zaczął bardzo źle się czuć. Został on skierowany do szpitala, badanie wykazało, że Michael zatruł się metalami ciężkimi, a konkretnie arsenem. Chłopak niemal umarł. Udało się go uratować, jednak zatrucie spowodowało poważne uszkodzenia w jego organizmie, a mianowicie nie miał on czucia w rękach oraz w nogach. W styczniu został przeniesiony do innego oddziału, gdzie spędził kolejne miesiące na intensywnej rehabilitacji. W maju 80 roku Judy przyjechała na oddział rehabilitacyjny, aby odebrać swojego syna i zaopiekować się nim w swoim domu w Pensacoli. Michael musiał nosić specjalne szelki oraz hak, aby się poruszać. Całość ważyła prawie 15 kg, więc było to spore obciążenie. Lekarze ostrzegli Judy, że Michael prawdopodobnie nigdy nie odzyska pełnej sprawności w rękach i nogach. Opieka nad nim będzie oznaczała codzienną rehabilitację. Judy powiedziała, że jest na to gotowa. Twierdziła, że wydała ponad 40 tysięcy dolarów na remont swojego domu, aby zapewnić Michaelowi wszelkie udogodnienia. Michael oraz Judy wrócili razem do domu, jednak kobieta miała trochę inne plany co do jego rehabilitacji, ponieważ już dzień po wypisaniu go ze szpitala zaproponowała jemu oraz swoim dzieciom wyprawę na ryby. Judy oraz jej dzieci, czyli Kimberly, która miała wtedy 13 lat, James, który miał 14 lat oraz Michael pojechali na ryby. Wynajęli dwa dwuosobowe kajaki, jednak Kimberly ostatecznie stwierdziła, że chciałaby zostać przy brzegu i opalać się. Około godziny 10:30 Judy rozłożyła krzesło ogrodowe dla Michaela w jednym z kajaków, ponieważ Michael ze względu na to, że nosił ciężkie szelki, nie był w stanie usiąść w kajaku. Dwie godziny później, przed godziną 13:00, jak zeznał potem James na policji, wąż wpadł do jednego z kajaków, właśnie tego, w którym siedział Michael. James, który płynął razem ze swoim bratem, zaczął się szarpać, ponieważ się przestraszył, a łódź została wywrócona do góry dnem. Wtedy James stracił przytomność, jednak wiemy, co się działo, dlatego że znalazł się świadek, rybak, który około godziny 14:00 zauważył dwójkę topiących się ludzi. Byli to Judy oraz James. Rybak od razu postanowił wyciągnąć ich na brzeg, a następnie wezwał pomoc. Zeznania rybaka nie pokrywały się z tym, co mówił James, ponieważ rybak twierdził, że chłopak był przytomny, a nawet poprosił go o piwo. Judy powiedziała mężczyźnie, który uratował ją oraz jego syna, że straciła drugiego syna w wodzie. Kiedy rybak zaproponował, że popłynie po niego i spróbuje go uratować, to Judy odpowiedziała, że nie ma sensu. Policja przyjechała przed godziną 15:00, rozpoczęły się poszukiwania Michaela. Znaleziono wywrócony kajak, przy którym na wodzie unosiły się klapki, plastikowa torba podróżna oraz mini lodówka. Ciało Michaela znaleziono dwie godziny później. Władze uznały, że jego śmierć była skutkiem nieszczęśliwego wypadku. Pomimo tego, że sprawa została oficjalnie zamknięta, to zaczęli się jej przyglądać śledczy wojskowi. Okazało się, że Judy wybrała ponad 20 tysięcy dolarów, które były wojskowym ubezpieczeniem na życie Michaela.
Śledczy przesłuchali kilku świadków. Znalazł się sąsiad, który twierdził, że Judy oraz Michael mieli bardzo złe relacje, natomiast Judy wyraźnie faworyzowała Kimberly oraz Jamesa. Udało się dotrzeć do sąsiadki, która miała nieco bliższe relacje z Judy. Kobieta, kiedy przychodzili do niej znajomi, prosiła sąsiadkę, aby zaopiekowała się Michaelem, ponieważ, zdaniem sąsiadki, tak bardzo wstydziła się swojego syna. Jednak kiedy Kimberly, czyli córka Judy, została wezwana na przesłuchanie, to zaprzeczyła, że takie sytuacje miały miejsce i twierdziła, że Judy miała bardzo dobrą relację z Michaelem. Śledczy skontaktowali się ze szwagierką Judy, a właściwie z jej byłą szwagierką, ponieważ była to siostra Jamesa Goodyeara. Kobieta powiedziała, że rozmawiała z Judy kilka dni po tym, jak Michael zmarł. Według niej Judy nie powiedziała wtedy nic o tym, że jej syn nie żyje, a wręcz przeciwnie, opowiadała o tym, że Michael jest w wojsku i przechodzi ciężkie treningi. Kilka dni później, podczas drugiej rozmowy telefonicznej, Judy przyznała, że Michael zmarł. Jednak wtedy powiedziała, że jej syn zginął podczas manewrów w armii. Na przesłuchanie został wezwany też chłopak Kimberly, który powiedział, że jego dziewczyna powiedziała mu, że Judy utopiła Michaela, aby uzyskać ubezpieczenie. Śledczy zaczęli badać sprawę i faktycznie okazało się, że w 1978 roku, a konkretnie w marcu, została wykupiona polisa na życie z tytułu śmierci w wypadku w wysokości 30 tysięcy dolarów. Kilka miesięcy później wykupiono drugą polisę na kwotę 15 tysięcy dolarów, a już w 1980 roku, a konkretnie w kwietniu, kiedy Michael przebywał na oddziale rehabilitacyjnym, on i Judy złożyli wniosek o duplikaty tych polis, jednak specjaliści od pisma ręcznego, którzy badali tę sprawę, twierdzą, że podpisy te mogły zostać sfałszowane, ponieważ podpisy pod tym wnioskiem różnią się znacząco od podpisami Michaela pod ubezpieczeniem. Jeszcze w 1980 roku, kilka miesięcy po śmierci Michaela, Judy otworzyła własny salon paznokci. Mniej więcej w tamtym czasie Judy poznała bogatego biznesmena, który nazywał się John Gentry II. Kobieta chciała mu zaimponować, ponieważ mężczyzna oprócz tego, że miał dużo pieniędzy, to był też bardzo inteligentny i oczytany. W tym celu Judy sfabrykowała staż w szkole pielęgniarskiej, ale też sfabrykowała doktorat z biochemii i psychologii. Judy udało się onieśmielić Johna, który zabierał ją na wycieczki po Karaibach i zasypywał drogimi prezentami. Pod koniec 1982 roku kobieta zaproponowała swojemu partnerowi, aby wykupili polisy na życie. Judy twierdziła, że pomimo tego, że miała 42 lata, to obawiała się o to, co się stanie z jej dziećmi w razie, gdyby ona zmarła. John uznał, że jego partnerka jest odpowiedzialną i dobrą matką, dlatego on i kobieta wykupili polisy na życie w wysokości 50 tysięcy dolarów. Jednak John nie wiedział, że Judy zwiększyła jego polisy na życie do 500 tysięcy dolarów. W grudniu mężczyzna zaczął brać różne witaminy, ponieważ Judy twierdziła, że ma on słabą odporność, a ona o niego zadba. Jeszcze w grudniu mężczyzna trafił do szpitala, jednak jego stan nie był poważny i już kilka dni później został wypisany do domu. Przenosimy się teraz w czasie do 1983 roku, a konkretnie do 25 czerwca. John tego dnia wyszedł wcześniej z kolacji biznesowej, ponieważ planował randkę z Judy. Wcześniej tego samego dnia Judy powiedziała mu, że jest w ciąży. John bardzo chciał mieć dziecko, jednak przez to, że on oraz Judy byli już po 40, to wiedział, że szanse są raczej małe. Wiadomość o ciąży sprawiła, że czuł się szczęśliwy, planował pójść do sklepu monopolowego, kupić najdroższego szampana i świętować z Judy ich małe zwycięstwo. Jednak kiedy mężczyzna wsiadł do samochodu z zamiarem odjechania, wybuchła bomba. Mężczyzna został przewieziony do szpitala w stanie krytycznym, jednak lekarzom udało się go odratować. Śledczy od razu zaczęli przyglądać się sprawie,
ponieważ o ile utonięcie mogło być nieszczęśliwym wypadkiem, czy nawet zatrucie mogło być wypadkiem, tak wiadomo, że bomba nie wzięła się znikąd. Szybko wyszło na jaw, że Judy nie ma doktoratu. Ponadto John dowiedział się, że jego polisa ubezpieczeniowa została zwiększona, a Judy nie była w ciąży. Nie mogła być, dlatego że w 1975 roku poddała się zabiegowi sterylizacji. Na policję zaczęli się zgłaszać znajomi Judy, którzy twierdzili, że od końca 1982 roku kobieta mówiła o nieuleczalnej chorobie Johna. Przebadano witaminy, które brał John. Jak się okazało, była to trucizna. Dodatkowo wyszło na jaw, że Judy planowała wycieczkę, na którą kupiła bilety dla siebie i swoich dzieci, ale nie dla Johna. Policji udało się zdobyć nakaz przeszukania domu Judy. W jej sypialni znaleziono drut oraz taśmę izolacyjną. Z takich samych materiałów została wykonana bomba. Natomiast w sypialni Jamesa znaleziono broń. Nie było to powiązane ze sprawą, ale chłopak został skazany za posiadanie nielegalnej broni. Judy Buoneano została aresztowana w sierpniu 1983 roku. Została aresztowana w momencie, kiedy malowała paznokcie jednej z klientek w swoim salonie. W styczniu 1984 roku Judy została oskarżona o próbę zabójstwa swojego partnera Johna Gentry'ego, o zabójstwo swojego syna Michaela oraz o oszustwa ubezpieczeniowe. Ciała jej byłych partnerów, czyli Bobiego Joe oraz Jamesa Goodyeara, zostały ekshumowane. Badania wykazały, że w obu ciałach znajdowały się duże ilości arszeniku. W marcu 1984 roku odbył się proces o zabójstwo Michaela. James Buoneano również został oskarżony o zabójstwo swojego brata, natomiast on został szybko uniewinniony. Judy została skazana na dożywocie, a jeszcze w tym samym roku, w październiku, odbył się drugi proces o próbę zabójstwa Johna Gentry'ego. Ponownie została skazana na dożywocie, a już rok później, w październiku 1985 roku, odbył się proces w sprawie zabójstwa Bobiego Joe. Kobieta została wtedy też oskarżona o zabójstwo Jamesa Goodyeara. Podczas trzeciego procesu, tak jak w przypadku dwóch wcześniejszych, twierdziła, że jest niewinna. Jednak została uznana za winną i skazano ją na karę śmierci. Kobieta trafiła do więzienia, kiedy czekała na wykonanie kary, czytała książki, robiła na drutach, a to, co udało jej się wydziergać, oddawała swojej córce, która wystawiała to na sprzedaż. W każdym wywiadzie, jaki udzielała gazetom czy telewizji, twierdziła, że jest niewinna. Jednak jak sama podkreślała, nie chciała uniewinnienia. Zależało jej na tym, aby jej wnuk nie widział swojej babci jako mordercę. Kara śmierci została wyznaczona na 30 marca 1998 roku, czyli na 13 lat po tym, jak została skazana na śmierć. Tego dnia Judy oglądała w telewizji pokazy łowieckie oraz wędkarskie, jadła czekoladki oraz mogła porozmawiać ze swoimi dziećmi, czyli z Jamesem oraz z Kimberly. Miała prawo do ostatniego posiłku, wybrała gotowane na parze brokuły, szparagi, truskawki i gorącą herbatę. Wieczorem około godziny 19 zaprowadzono Judy do specjalnego pomieszczenia. Czekało tam 46 świadków. Kobieta, kiedy została zapytana o to, czy ma ostatnie słowa, odpowiedziała, że nie. Kara została wykonana, a kilka minut później Judy została uznana za osobę zmarłą. Do samego końca Judy twierdziła, że jest niewinna. Według niej śmierć Michaela była skutkiem nieszczęśliwego wypadku. Kobieta nie widziała powiązania pomiędzy polisami ubezpieczeniowymi a śmiercią jej partnerów. I to już jest koniec tej historii. Myślę, że sprawa Judy Buoneano jest nieco inna niż sprawy z tej serii, ponieważ w przypadku tego podcastu wydarzenia toczyły się na przestrzeni wielu lat. Jestem ciekawa, co Wy myślicie o tej sprawie i jakie macie zdanie,
A jeśli chodzi o serię o latach 70., to też jestem bardzo ciekawa Waszego zdania. Dajcie mi znać, czy chcielibyście, aby na tym kanale pojawiły się inne serie. Słuchajcie, zapraszam na grupę na Facebooku, na Instagrama. Źródła jak zawsze znajdziecie w komentarzu. No a z mojej strony chyba nie pozostaje już nic innego, jak powiedzenie do usłyszenia.